powiedz mi, jak długo chcesz być jeszcze biedny? Jak długo chcesz być jeszcze gruby? Kiedy czas podjąć decyzję i postawić granice? Witam Cię w kolejnym odcinku mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję Ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Przychodzi taki czas, że trzeba wstawić kraty w okna i podjąć jasną decyzję. Dzisiaj koniec. Dzisiaj koniec. Zaczynam coś nowego, bądź mogę zacząć jutro, jeżeli tak sobie zaplanowałem. Często jednak odkładamy takie nasze decyzje, nasze granice na zasadzie jutro coś zrobię. I nie jest to plan, nie jest to decyzja, ale jest to głupia wymówka i odkładanie czegoś na przyszłość. A jutro zacznę się odchudzać, jutro zrobię to, jutro zrobię tamto. Dupa, nic nie zrobisz. I teraz, co musisz zrobić? Musisz postawić realne, prawdziwe granice. Do dzisiaj, do teraz. Ale granica nie wystarczy. Musisz mieć bardzo silny powód i coś, co będzie Cię trzymać, będzie trzymać tą granicę, nawet w sytuacji, kiedy już o niej zapomnisz. Jest to mega ważne i mega istotne. Dam Ci idealny przykład. Zobacz. Dzisiaj jest mój ostatni dzień, kiedy jem jakieś syfy na mieście, kiedy jem jakieś słodycze i tego typu rzeczy. Ponieważ jutro, od samego rana, zaczynam aloesowe wyzwanie, więc przez najbliższe 10 dni nie ma w ogóle o tym mowy, nie ma w ogóle o czym mówić, nie mam też nawet na czym się zastanawiać. To wyzwanie jest silnym powodem, który sprawi, że ta granica zostanie zatrzymana. Dodatkowo wystarczyło, że znalazłem kilka osób, które razem ze mną przejdzie to wyzwanie, więc mam już grupę ludzi, która jakby utrzyma Cię w tym, że taką decyzję podjęłeś, postawiłeś tą granicę, jak również takie publiczne wyzwanie jak ten live powoduje, że masz największe szanse, możliwości realizacji. Także stawiaj granice i nie bój się ich dotrzymywać. Miłego dnia Ci życzę i do zobaczenia gdzieś na świecie.